W zespole szkół w Leśmierzu zawiązało się szkolne koło wolontariatu hospicyjnego, do którego łącznie z nami, przedstawicielami, należy 23 wolontariuszy z gimnazjum. Założycielem i koordynatorem naszego koła jest pani Dorota Nowakowska. Działamy ze ścisłą współpracą ze Stowarzyszeniem Hospicjum imienia Jana Pawła II w Zgierzu. Naszym zadaniem jest uzbieranie funduszy na budowę hospicjum stacjonarnego w Zgierzu oraz na hospicjum domowe. Pierwsza akcja charytatywna była z okazji Święta Niepodległości pod tytułem Kokarda Narodowa i odbyła się 10 listopada 2016 roku w Zespole Szkół w Leśmierzu oraz 11 i 13 listopada przy Kościele Świętego Józefa w Leśmierzu. Rozprowadzałyśmy kokardy w formie cegiełek w cenie 5, 10 i 20 zł. Łącznie zebrano kwotę około 1500 zł. Była to bardzo znaczna suma. 15 grudnia 2016 roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia odwiedziłyśmy podopiecznych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśmierzu, składając życzenia świąteczne i wręczając różne upominki. W międzyczasie osoby z naszego wolontariatu połączyły siły z samorządem uczniowskim i aktywnie wzięły udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Druga akcja odbyła się 19 i 20 grudnia pod nazwą Gwiazdka dla Hospicjum. Na terenie naszej szkoły podczas kiermaszu rozprowadziłyśmy 100 sztuk własnoręcznie wykonanych kart bożonarodzeniowych. Zebrałyśmy około 500 zł. Trzecia akcja, Pola Nadziei, przeprowadzona została 9 kwietnia 2017 roku przy parafii Świętego Józefa w Leśmierzu, a także 10 kwietnia w naszej szkole. Jest to kampania międzynarodowa, którą organizują tylko hospicja. Zadatek do puszki wręczałyśmy żonkile, dzieciom żółte balony, a dorosłym ulotki zachęcające do oddania 1% z podatku na hospicjum Zgierzu. Uzbierałyśmy sumę 921 zł.